ocenie pana wino w najbliższych latach udział orzechów laskowych spokojnie zwiększy się do 14%, ponieważ wie, jakie jest zapotrzebowanie, wygląda jego produkcja w jego fabrykach. W związku z tym spokojnie z 10 do 14%, co w skali globalnej przekłada się na ogromną ilość, a także wskazówką dla wszystkich plantatorów, że można śmiało zwiększyć nasz udział. That is meaning that we are able to sell all our raisins, all our walnuts, all our almonds worldwide because they are the consumer. Taka sytuacja, w której cena wzrasta szybciej niż produkcja, oznacza, że wszystko, co wyprodukujemy, możemy spokojnie sprzedać. Ponieważ tak duże zapotrzebowanie jest na świecie, nie ma ryzyka, że się nie sprzeda tego, co wyprodukujemy. Thank you very much, first of all, for this kind invitation to the Hazelnuts Polish Association. We welcome very much your initiative. Przede wszystkim pan Pino, bardzo dziękuję za zaproszenie dzisiejsze, bardzo to docenia. Bardzo lubi Polskę osobiście, w ogóle jako człowiek był wcześniej, natomiast nie zdawał sobie sprawy, że jest takie zrzeszenie, tak działające, jest tylu plantatorów w Leszczynie. Jest zaszczycony, że może dzisiaj być tu z państwami wszystkimi. I'd like to say, first of all, that I love hazelnuts. I am living in hazelnuts in my last year. 60 years. Przede wszystkim jest zakochany w orzechach laskowych, sam twierdzi. Żyje, mieszka w Neapolu, na południu Włoch. Wokół Neapolu rosną praktycznie tylko orzechy laskowe, także trochę włoskich. Od 60 lat praktycznie każdego dnia, gdy wstaje, jedzie do pracy, wraca z pracy, towarzyszą mu orzechy laskowe, bo to jest całe jego życie. I'm still eating and very energetic and traveling the world at my age and I believe strongly that hazelnuts and walnuts and all the dried fruit are essential for us. Przede wszystkim uważa, że ponieważ jest już trochę wiekowy, że to orzechy właśnie dają mu siły witalne do życia, funkcjonowania, także zachęca wszystkich nie tylko do uprawy, także do jedzenia. Tak dodam od siebie, że przyleciał tu po 3 dniach w Barcelonie. Wczoraj wieczorem odebrałem go z Okęcia w Warszawie. 3 dni pojeździmy w Polsce. Ja pewnie będę zmęczony, a on nie. Odwiozę go na samolot, poleci do Kijowa i dopiero później do Neapolu. Tak wygląda jego życie, wieku 80 lat. My welcome come from the International Nut Council. We are an international organization that I founded with two Spanish friends about 33 years ago. And today we are very proud of this foundation, which is covering from the field till the consumer. In fact, I will tell you, can we go? That is where our area of actions, we are taking care of all the nuts, dry fruit, and actually also seed. Przede wszystkim w pierwszej kolejności zaprezentuję Państwu Światowe Zrzeszenie Producentów Orzechów i Bakali, które jest no, takim zrzeszeniem jak nasze, tylko działającym na skalę światową. Zostało ono założone 34 lata temu dla jego przyjaciółmi z Hiszpanii i dba o to, żeby wszyscy byli szczęśliwi od plantatorów, czyli od momentu, gdy wybieramy orzechy na plantacji, po konsumentów, do których trafiają orzechy przez cały proces przetwórstwa na samym końcu. Jednym z tych ogniw przetwórstwa jest właśnie firma, którą pan na co dzień na polu prowadzi. You can translate this, the mission, the membership, all the activity that we are doing. Tutaj na tym slajdzie widzą państwo przede wszystkim najważniejsze elementy zrzeszenia, czyli tak, misja, to, czym Zrzeszenie Światowe kieruje się w swojej działalności. Po drugie, członkostwo. Zostanie omówione, jak można zostać członkiem takiego zrzeszenia, co daje członkostwo. Po trzecie, usługi, które zapewnia Zrzeszenie dla swoich członków. Są to specjalistyczne usługi pod kątem plantatorów, przetwórstwa, ale także konsumentów.
oraz działalność, czyli Światowy Kongres, Kongres Orzechów i Bakali, który odbywa się co roku, w tym roku odbędzie się w Turcji, dane statystyczne, wydawanie magazynu, który nazywa się po angielsku The Cracker, po polsku Dziadek do Orzechów po prostu, to jest bardzo specjalistyczny magazyn dla plantatorów. Także wszystkie aktualności, prowadzenie strony internetowej, zbieranie globalnych statystyk na temat zapotrzebowania rynku, cen orzechów, co jest bezcenną wiedzą także dla nas plantatorów, bo ja też jestem plantatorem, takim mniejszym trochę, a na marginesie jestem. Podejmowanie działań naukowych, ale także wspólne inicjatywy z rządami różnych krajów na temat właśnie ułatwienia wprowadzania tego, o czym Pan Prezes mówił, tak, środków ochrony roślin. Badanie nad zdrowiem, badanie nad odżywczością orzechów, a także taki parasol ochronny nad całą branżą, ponieważ zrzeszenie dba o swoich członków. This is more or less recapping what you just mentioning now. If we can go to the other one. Yes, that is important. Today we are present in 71 countries. We have 636 members, and what is important for all of us that our association, which is a foundation, non-profit foundation, we are covering 65% of the world production. And there is no foundation nowadays in a single sector which is able to cover 65%, you can imagine, of all the nuts produced and all the nuts consumed. Generalnie zrzeszenie jest organizacją non-profit, taką fundacją, tak, bo nie jest nastawione na zysk, to nie jest żadna firma, to jest zrzeszenie, które wspiera swoich członków. Obecne jest w 77 krajach na świecie, zaczyna być obecne także w Polsce. 636 członków ma zrzeszenie obecne i teraz co najważniejsze. 65% światowej produkcji orzechów jest produkowana przez członków zrzeszenia lub grupy producenckie będące w zrzeszeniu. 65% produkcji z całego świata to są członkowie zrzeszenia. Every year we have one congress and this year will be in Antalya, Turkey. And in our congress where we have more than 800 participants, more than 50 countries, and we are making 20 round tables. We are discussing of all the event of the year, the innovation, the new plantation, the new variety, what is doing, and now we are projecting to see how could be the market in the next 10, 25, 50 years. To jest właśnie ten coroczny zjazd, o którym mówiłem. On w tym roku odbędzie się akurat w Antalii, w Turcji, w dniach 22-24 maja, więc jak ktoś z Państwa ma jeszcze ochotę, można się do Turcji wybrać. 800 członków na dzisiaj zarejestrowanych z 50 krajów świata. Odbędzie się 20 takich spotkań przy okrągłym stole. Stole takim orzechowym, nie politycznym, okrągłym oczywiście. To będzie spotkania, to będą spotkania z liderami branży. Nowości na przyszły sezon, prognozy co do cen, popytu orzechów. Na każdym takim zjeździe, jak też i na naszym tutaj krajowym, starają się podsumować miniony rok oraz tak naprawdę zastanowić się, co przyniesie nowy rok, przyszły rok, jak zaplanować produkcję, jak będą wyglądały rynki zbytu i co właściwie innowacyjnego wprowadzić. We have no political borders, no country difference. I am personally very close friend in China, in California, in Turkey, like in South Africa or in today Poland, and that is my mission. Dla zrzeszenia i dla pana Pino nie ma granic na świecie. Tam, gdzie są orzechy laskowe, tam, gdzie są uprzejmi ludzie, którzy go zapraszają tak dzisiaj w Polsce, on tam się z chęcią zjawi i przyjedzie. Ma przyjaciół w Chinach, ma plantację orzechów włoskich w Kalifornii, intensywnie działa w południowej Afryce, w Tunezji, no a dzisiaj także w Polsce. I will show you some data later on in the statistic, and we can be very proud because due to our activity we were taking a very dead market with a very low price 30 years ago, and today the nuts, they are practically in every table and in every country. Za
zaraz zobaczymy takie statystyki, które pokazują, co tak naprawdę zrzeszenie zrobiło z rynkiem orzechów blaskowych, ponieważ ten rynek, można powiedzieć w uproszczeniu, że wzięło 30 lat temu, gdy cena orzechów była mała, popyt był niski, a na wykresie będzie widoczne, o ile zwiększyła się cena orzechów blaskowych w ciągu ostatnich 30 lat, co tak naprawdę jest z korzyścią dla wszystkich państw atlantyckich. You can see from this map how complicated it is to producing country and consuming country. So this map is giving you the importance of our business and the Polish residents, they have a place in this map too. Ta taka skomplikowana mapa z tymi wykresami obrazuje drogę, jaką orzechy, nie tylko laskowe, także inne orzechy, odbywają z plantacji, od producentów do konsumentów końcowych. Także widzimy, w ilu miejscach na świecie one są produkowane i jaką drogę przebywają do odbiorców końcowych w innych krajach. No i na tej mapie także Polskę tam znajdziemy z malutką strzałeczką. We are also protecting our products at every level. I am personally delegate of the United Nations, of the European Commission and the Chamber of Commerce of China. In all that position, we are looking after the plants disease, the human disease, the food safety, the food availability, the health and nutrition. So practically, we have access to the best and powerful table of organization in the world. Co jest ważne w działalności zrzeszenia, to pilnowanie także, żeby orzechy nie szkodziły, czyli badanie tak naprawdę nad bezpieczeństwem żywności. Tutaj widzimy wypisane różne zagrożenia z różnych stron świata. Zrzeszenie dba, żeby te zagrożenia były zminimalizowane i żeby nie stanowiły żadnego niebezpieczeństwa dla konsumentów. Pan Pino jest ekspertem, doradcą Komisji Europejskiej w zakresie produkcji rolnej, oczywiście ze szczególnym naciskiem na orzechy. Jest także członkiem Chińskiej Izby Gospodarczej i w ramach tych różnych organizacji, w których działa, a przede wszystkim w ramach zrzeszenia, pilnuje zagrożeń. Tak pokrótce tylko wymienię te zagrożenia, może z punktu widzenia naszego, czyli Europa, aflatoksyny. Aflatoksyny, czyli bardzo niebezpieczne sprawy, mówiąc w uproszczeniu, które rozwijają się w orzechach na skutek ich pleśnienia, rozwoju grzybów. Tak? Tu pani ekspert jest, najpewniej później poprawi. Natomiast co one powodują? One powodują przede wszystkim raka wątroby. Tak? Jeżeli zostawimy orzechy, które nam zapleśnieją, rozwiną się w nich grzyby, wytworzą się aflatoksyny, no niestety to może się bardzo poważnie skończyć dla naszego zdrowia. Oprócz tego zagrożenia wszystkie mikrobiologiczne oraz salmonella to w Europie. W Rosji na przykład GMO, czyli żywność modyfikowana genetycznie w laboratoriach. Nie jest to potwierdzone, że żywność modyfikowana genetycznie ma negatywny wpływ, no ale prawdopodobnie taki wpływ może mieć na nasze organizmy, to się okaże za ileś lat. Co kraj, to inny problem. Na przykład w Indiach czy w Wietnamie fumigacja, czyli zadymianie orzechów tak, żeby zabić wszystkie insekty, żeby się na przykład mole nie wylęgły w orzechach. Tylko że tam są stosowane takie środki, że zabijają nie tylko mole, ale później mogą zabić człowieka, który takie orzechy zje. To taka zbyt mocna fumigacja. Więc zrzeszenie dba także, żebyśmy my jako producenci przestrzegali wszelkich norm. W Polsce to oczywiście nie jest taki problem jak w innych krajach, które są może bardziej na zysk nastawione. Ale żeby wszystko odbywało się bezpiecznie przede wszystkim. In order to obtain an increase of consumption, we are making a study and research on the good effect of the healthy micro elements of nuts, and we are publishing in this Forbes Time, that is the Medical Daily, and once we are present, it is exactly what's happened in Poland, that every month you have good articles on TV or on the newspaper telling the benefit of nuts eating. Jak już powiedzieliśmy wcześniej, zrzeszenia na pewną misję, także misję przekazywania konsumentom rzeczy przydatnych i wartościowych na temat orzechów. Także każdego roku zrzeszenie sobie definiuje cele nad swoimi badaniami. I później członkowie zrzeszenia jako eksperci piszą na przykład do magazynu Time czy do Medical Daily. Tam pierwszy tytuł z prawej strony od góry. Orzechy oraz owoce pomagają obniżyć ryzyko raka trzustki. No,
Taki wniosek jest wynikiem badań, które zrzeszenie prowadzi za własne pieniądze w organizację non-profit, a następnie przekazuje do szerszego kręgu konsumentów. We are collaborating with 24 universities worldwide and 7 research centers in again worldwide. We are collaborating with them, so the university, the health center, they are working for us, and we just instigate every 2 years to make new research. Zrzeszenie współpracuje z kilkudziesięcioma ośrodkami badawczymi i uniwersytetami na całym świecie, a także finansowo przez swoich członków i przez firmy, które są zrzeszenią, wspomaga finansowo prace naukowe i badawcze właśnie pod kątem zdrowej żywności, zdrowego żywienia. Recently in India we did a campaign for 2 years and the increase of consumption of nuts in India doubled in only 2 years. Na skutek akcji podjętej przez zrzeszenie w Indiach, konsumpcja orzechów w ciągu 2 lat wzrosła dwukrotnie. Taki prosty przykład. Can we go over? Możemy przełączyć. After? After? Ah, that is finished. Okay, that is an important data. Now, this is the measuring points produced in the world, and no, excuse me, just techniczne sprawy. I prepared yesterday in Barcelona a better statistic, so I will give you the very last statistic of 2014, which is important also for the prize that we were talking. So. Okay, tam miały być statystyki właśnie na ten temat, o którym mówiłem, czyli wzrostu produkcji i cen orzechów blaskowych, no ale w czasie pobytu w Barcelonie pan Pino przygotował lepsze, nowsze statystyki. Z ten etap sobie przeskoczymy, zaraz nam pokażę w drugiej prezentacji tak te statystyki dokładnie. Now, because we are talking between producer, you are farmer, I am farmer too, and I would like to recall which are the key points in the future here where we need to pay attention. The climate change is very important. The sustainability is very important in order to have an income adequate to our effort and the investment. Ponieważ rozmawiamy tu sobie także jako producenci z producentami, no bo pan też ma swoje plantacje orzechów pod Neapolem. W jego ocenie warto zwrócić uwagę na zagrożenia i wyzwania, przed którymi wszyscy stoimy. Od góry te zagrożenia są wymienione, przede wszystkim zmiany klimatyczne. Ja akurat tak myślę, że w naszym kontekście, czyli polskiej, te zmiany chyba nie są aż tak bardzo odczuwalne, się chyba państwo ze mną zgodzą. Wręcz przeciwnie, czasem wychodzą na plus. Jeśli chodzi o drugi czynnik, to dostosowanie obszarów produkcji, nasadzenia w odpowiednich miejscach, tak żeby te pieniądze, które zainwestujemy w naszą ziemię, przyniosły nam po prostu zyski, a nie straty. Food safety and food fraud, it is also very important for us, and Poland is today an European Union members, and therefore we have one health regulation, and everybody agree that what is in your supermarket has a name, ingredients, quantity, the health effect, and also where it's coming. That is important for Poland, that we can say these hazelnuts are origin Poland. Wiadomo, zyski i zwiększenie produkcji to jedna sprawa, ale także bezpieczeństwo żywności i zapobieganie oszustwom żywieniowym to także bardzo ważna sprawa, na którą zrzeszenie zwraca uwagę. Właśnie po to, żeby nie zrażać konsumentów do siebie, to także ma wymiar ekonomiczny, bo nie możemy dostarczyć na półki marketów towarów, które jakikolwiek konsumentom zaszkodzą. Także identyfikowanie żywności, żebyśmy byli pewni, że te orzechy, które są na półce sklepowej, to są orzechy z Polski, jednak jest napisane, a nie z innego kraju. Jeśli chodzi o oszustwa żywieniowe, no to my w Polsce z tym nie mamy do czynienia, ale na przykład w Chinach bardzo powszechne jest podrabianie orzechów włoskich. Są firmy, które się wyspecjalizowały w skupie samych łupin orzechów, to muszą być 2 połówki z tego samego orzecha, wypełniają je następnie wapnem, sklejają ze sobą i z powrotem do sklepu, tak? No i tak można w nieskończoność.
No my tego jeszcze nie zaczęliśmy, robiliśmy nadzieję, że nie zaczniemy. Natomiast tego typu oszustwo żywieniowe w Chinach to jest norma, powszechna norma. The industry need a very large collaboration, and my foundation has a free world open mind with the farmer, small farmer, medium farmer, large farmer, processor, manufacturing, and also the retailers. That is the key factor, because I believe that to guarantee sustainability, we need to have a fair price from the field to the consumer. Przede wszystkim wszyscy jako branża, czyli i producenci sadzonek, i producenci orzechów, i przetwórcy, muszą współpracować, mówić jednym głosem. I to się tyczy każdego producenta, małego, średniego, dużego. Ponieważ nie ma sensu zakładanie większych plantacji i budowanie całego przemysłu wewnątrz kraju, jeżeli cena nie będzie uczciwa. Więc zrzeszenie dba także o to i stara się zapewnić jak najlepsze ceny na orzechy, po to właśnie, żeby umożliwić rozwój. A rozwój jest napędzany przez konsumpcję, która cały czas na świecie rośnie. Więc generalnie jeden głos całego środowiska jest bardzo ważny, właśnie po to, żeby też cena była satysfakcjonująca dla plantatorów. New variety is a very important point, because there is a climate change which requests also new variety which can resist to the new climate. And the new variety are also producing more or being more automatically processed, harvested. And the new variety in terms of Poland, I would say that you have some good variety, but you have a little confusion of too many varieties. So in the future, I suggest to stay only on two, maximum three variety, according to area of Poland, high productive for the kernel and high productive per hectare. Nowe odmiany to jest słowo klucz, tak? To jest jedna z bardzo ważnych kwestii. Myślę, że pan Tomasz będzie tutaj mówił pod koniec to coś o nowych odmianach powie, bo dotarły do mnie słuchy, że wynalazł pan parę wartościowych odmian, także tutaj pan Pilon też jest bardzo ciekawy. Wiem, że pan prezes chyba włoskie odmiany, tak? Nie, laskowe. Laskowe, ale jakoś włosko pan posadzi odmiany? Takie też nie. Nie? Jeszcze nie? To złe mi słuchy doszło, ale w każdym razie... Zechcemy, próbujemy się, przymierzamy się do dzikora. A, no to bardzo ważne, ponieważ takie jest przynajmniej zdanie pana Pino, że u nas jest jakby trochę za duży jeszcze miszmasz taki odmianowy. Że trzeba się w przyszłości skupić na dwóch, trzech bardzo wydajnych odmianach, które będą przystosowane do mechanicznego łuskania w całości, będą dawały świetne efekty na tym łuskaniu, w dalszej obróbce będą najbardziej przydatne producentom. I myślę, że jeszcze jest kawałek drogi przed nami, żeby te odmiany wyselekcjonować, bo oczywiście mamy dobre odmiany krajowe, ale trzeba nie zrobić postępu i trzeba nie wynaleźć jakichś nowych odmian, które tak naprawdę zwiększą plon z hektara i spowodują zwiększenie się zysków po stronie plantatorów. Także nowe odmiany to jest słowo klucz. Mówię, pan Tomasz na koniec coś powie na ten temat. Ja tak tylko dodam jeszcze, że jeśli chodzi o orzechy włoskie, jest taka pani na Podkarpaciu, Anna Jankowska, gdyby ktoś był zainteresowany, bardzo ją polecam, ponieważ ona w codziennej pracy jeździ po całym Podkarpaciu, bierze sobie sztobry, obcina gałązki ze znalezionych drzew orzechów włoskich, tak, szczepia, orzechy rosną, ona wybiera najwłaściwsze odmiany, które będą przystosowane do mechanicznego łuskania i do sprzedaży i do produkcji w dalszej części, tak. W dalszej fazie wzrostu na plantacji. Ja tak na początku źle zrozumiałem, bo myślałem, że pan mówi do mnie o włoskich orzechach. Nie. No włoskie to ma druga specjalność i to większe niż laskowe akurat. Spróbuję w przyszłym roku posadzić. Tak? No to świetnie, przekażę później panu pytanie. Okay. This is a new study. I started 3 years ago to see how the weather conditions are changing through the world. And this is very important, because Poland, like all Central Europe, they suffered about flooding, too much rain one side, and then suddenly we have this temperature up and down, just like last week and tonight. So this is very important for the evolution of a good agriculture,
and also to choose a variety which they are able to resist to the very cold winter one side and very extreme drought when we don't have rain. But you're lucky because with your river you have a lot of water, maybe too much sometimes. Właśnie z perspektywy tych zmian klimatycznych te nowe odmiany powinny przede wszystkim być wytrzymałe na mróz, tak, co jest pewną oczywistością, oraz być w stanie znieść długotrwałe susze, która na pewno w zmianach klimatycznych się nam przydarzą, chociaż jak mówił pan Pino, w Polsce był ze mną już kilka razy, u nas czasami za dużo nawet wody jest, tak, tak w jego ocenie, za dużo wody i za mokro czasem są dnia wjazd na plantację. For instance, this is California. All this part of South California is suffering drought in the last three years. Ten taki seledonowy kolor to jest Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Na południu, tam gdzie pan pokazywał, praktycznie od trzech lat jest susza i plantacje, które są niepodlewane, po prostu umierają. Last year Turkey was being offended in the north part of the Black Sea from the cold winter wind coming from the North Pole, going through Bielorussia, through Hungary, and sorry, Ukraine, and all this part suffered 45% of damage by frost. I to jest bardzo fajna rzecz, której my wszyscy doświadczyliśmy w tym roku, mianowicie zniszczenie przez wiosenne przymrozki upraw na północy Turcji, przez mróz, który przyszedł z północnej Skandynawii, z Rosji, przez Białoruś, kontynentalne zimne powietrze i wymroziło tureckie uprawy orzechów laskowych. No, jaki był efekt dalej wszyscy wiemy, w Turcji nie było orzechów, a u nas cena się zrobiła taka jak nigdy. No, to jest właśnie globalna przyczyna i nasza lokalna konsekwencja, czyli cena na miejscu. It is a project which cost to my foundation about 2 million euro per year, but and we are evolving to make a map how we can overcome this with new plantation or new variety which we need in the next 10-15-25 years from now. Cały projekt i badania kosztują rocznie od 3 lat 2 miliony euro każdego roku. Tą kwotę pokrywa firma pana Pino, którą na co dzień prowadzi w Neapolu. To jest ważne, ponieważ zapewnia nam wszystkim możliwość przystosowania się do właśnie zagrożeń i zmian, które będą na nas czekać. Jak się do nich przystosować, bo nie zwalczymy zmian klimatu, no jesteśmy, nie mamy na to siły. Musimy się do tego przystosować i z tym żyć, więc warto wykładać te 2 miliony euro co roku po to, żebyśmy mieli co uprawiać za 10, 20 i 30 lat, żebyśmy wiedzieli, co będziemy mogli uprawiać. Last Friday we were in Geneva, United Nations, to study about the forest activity which is involving China, the big Russia, and Poland was the country leading this reforestation project, which is also reforestation in Brazil, Amazonia rainforest, and this area of between Canada and United States in order to create more water reserve in order to irrigate the hot part. To też jest świetna sprawa. Poprzedni piątek pan Pino był na zjeździe Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie na temat odbudowy struktury lasów na całym świecie. Także w Polsce była Generalna Dyrekcja Lasów, nasza, krajowa. Wydaje się, że to teoretycznie nie ma związku z orzechami, a jednak ma. Ponieważ doszli do wniosku, że odbudowa lasów na pograniczu Kanady i Stanów spowoduje, że w Kalifornii zacznie w końcu też padać, dzięki czemu plantacje nie będą umierać. No i takie same badania obejmują Polskę, Generalna Dyrekcja Lasów, która by się w te badania włączyła. Także to też jest wszystko z korzyścią i dla producentów słodyczy, którzy chcą mieć orzechy, i dla plantatorów, którzy będą mieli lepsze warunki do ich uprawy. We are encouraging Polish nursery, Polish researcher, agronomist also to work together in order to found the most adequate variety on the variety of the future for Poland to be cultivated here, to be produced in Poland. Zrzeszenie jest bardzo otwarte na współpracę z każdym z Polski, czy to ze szkółkarzami, czy z naukowcami, właśnie nad wyłonieniem tych właściwych odmian, które będą w Polsce przystosowane, będą sobie świetnie radziły ze zmianami klimatycznymi,
że właściwie każdy, kto jest zainteresowany, może czy bezpośrednio, czy może za moim pośrednictwem kontaktować się, brać udział. Myślę, że z panem Tomaszem z chęcią dwa słowa zamienimy po spotkaniu na temat właśnie nowych odmian, po to, żeby kontynuować to dzieło, które będzie dla nas wszystkich korzystne. This is a very technical. I don't like to take too much of your time, otherwise you get annoyed or sleepy. Let's go on. Że nie chcę za długo czasu zabierać, bo wszyscy pousypiamy. On the food safety, we are giving our support of INC for all these actions. So for farmer as well, for Polish processor, we are available to give the support in order that the product from the farm arrive to the shop. Mówiąc w skrócie, bo nie będziemy sobie rzecz jasna omawiać wszystkich oznaczeń certyfikatów, od lewej strony. Z plantacji w prawą stronę na widelec. I Zrzeszenie Światowe uczestniczy we wszystkich etapach. Właśnie od momentu, gdy orzechy spadną na ziemię, do momentu, gdy orzechy trafią na stoły i zrzesza wszystkich z tego łańcucha. Od producentów, po organizacje, także konsumenckie na końcu. You or the association to come to Antalya. We are warmly inviting the Polish Hazelnuts Association to join INC. We can also study limited fees in order to encourage your association. And for any individuals that would like to participate to Antalya, you have a lot to learn. 2 days before the Congress, I am going to keep an Hazelnuts conference with our Turkish colleagues in order to understand how is the evolution of Turkey, which is important for the next statistic. Teraz wszyscy mają zaproszenie na Światowy Zjazd Kongres do Antalii, także panie prezesie, pana głowa, gdyby członkowie poszczególni, czy też zrzeszenie, jako zrzeszenie chciało się udać. Oczywiście tam są jakieś składki wpisowe za udział, ale wystarczy poprosić pana Pina, one zostaną zminimalizowane jako nowi goście. Możemy po jakichś ekstra kosztach na ten wyjazd pojechać, szczegóły myślę, że są do dopracowania. Natomiast można już 2 dni przed zjazdem światowym przyjechać i zobaczyć w Turcji, porozmawiać z tureckimi kolegami, zobaczyć ich maszyny do przetwórstwa, także wszyscy są mile zaproszeni. Panie prezesie, a powiem nam pan taką sprawę. A co musimy spełnić, abyśmy przystąpili do światowego zrzeszenia? My jako polskie zrzeszenie. Mr. President is asking what we have to done to be the part of INC. Today to say yes, I will send an email and tomorrow you are our partner. Dzisiaj chcesz powiedzieć tak? Po południu wyślemy mail, jak dojedziemy do hotelu, a jutro jesteśmy członkami światowego zrzeszenia. No to fajnie, to miło. Prosto, chyba. Ja tak myślę, tak na myśl przychodzą mi te wszystkie rzeczy, o których ja wcześniej mówiłem, jeżeli chodzi o środki ochrony. I myślę, że fajnie jest, że zaczynamy się dopasowywać ze środkami do Włoch, ponieważ będą nasze orzechy jednolicie pryskane. I nawet jeżeli nasi partnerzy będą brali orzechy, to będą wiedzieć, że środki na przykład no w tym roku, to tamtego, ale w przyszłym roku one będą pryskane praktycznie tymi samymi środkami. No i będzie fajnie, ja myślę, nie? Także to takie wnioski się po prostu mi tak nachodzą na. Mr. President is very happy that we are speaking and thinking globally, because it's also the method that our second Italian guest has passed the list of all protection that we need for hazelnut plantation, and we will complete fit in these regulations, and Italian customers will get to know what they get from Polish plantation. Yeah? Very good. Well, I was waiting to give you this statistic because it is up to date till 2014. And will be still published in May. So now what we have, the evolution of the green one, of the quantity of the crop from 2004-2014. So it is an 11 years crop
from the world. Speaking in metric tons, 324,000 metric tons, 333,000 metric tons need to be multiplied by 2.8. Multiply by two. So that is the initial quantity that you are talking, or we are talking. Initial quantity, it is dry hazelnuts with maximum 6% moisture. So all the statistics are based in kernels and for dried nuts. Therefore, maximum 6% moisture, and we use this multiple by two, because in Turkey they are producing hazelnuts which has 50, 51, 52% of kernel yield. Zielone słupki to jest światowa produkcja orzechów laskowych, ale jeśli chodzi o sam udział jądra orzecha. Żeby wiedzieć, ile produkujemy jako cały świat orzechów w Upinie, musimy pomnożyć przez dwa. To się może wyda trochę dziwne, ale to ze względu na to, że Turcja jakby tu statystykę podnosi, ponieważ u nich wydajność jądra jest między 50 a 60%. Tak? No u nas wiemy, że i 30% może być. Także to jest światowa produkcja od 2004 roku do 2014. Przez przymrozek w Turcji sami widzimy, że spadliśmy z produkcją do poziomu z 2004, co na pewno się zmieni w kolejnych sezonach. Natomiast 337 tysięcy ton orzechów laskowych, tak? Co roku wyprodukowanych na świecie, znaczy w 2014 roku. Czerwona strzałka, czerwony wykres z kolei to jest wartość w milionach dolarów. Czyli wartość sprzedaży w tym roku to jest 3 miliardy 717 milionów dolarów. Takiej wartości świat orzechy wyprodukował i sprzedał, więc sami widzimy, że nasz krajowy udział w tym tak naprawdę jest kropla w Wielkim Morzu, ale jednak Polska i nasze zrzeszenie, nasi producenci są ważni, skoro pan Pino jest tu dzisiaj z nami. No, okay, now the important point for all of you is the following. In 11 years, the quantity produced from the world is plus 4%. Teraz bardzo ważna sprawa, czyli matematyka. W ciągu tych 10 lat produkcja wzrosła tylko 4%, tak? Przez sytuację zeszłego roku. But the price, the value of these hazelnuts in the last 11 years increased by 45%. Ale cena wzrosła o 45%. Czyli jak widzimy, wzrost ceny jest nieproporcjonalny do wzrostu produkcji. Cena orzechów rośnie szybciej niż produkcja. So, through the actions of INC Foundation, we have been able to increase the qualified consumer, which practically, if you consider plus 4, plus 45, is meaning 10% heavier on average. I teraz wracamy do początku działalności zrzeszenia, czyli między innymi przez akcję Zrzeszenia Światowego, które zachęca do spożycia orzechów, to spożycie wzrasta i według prognoz będzie cena orzechów wzrastała dzięki temu o każde 10% co roku. Więc widzimy, że to jest sytuacja, w której wygrywa tak naprawdę każdy. Bo zrzeszenie prowadzi swoje badania, konsumenci dowiadują się, co jeść, żeby być zdrowym, no a cena orzechów wzrasta, w związku z tym traktatorzy dostają lepsze pieniądze za to, co wyprodukowali. This is the world crop. The problem is here. 2006, 2008. Turkey produced too much and the price immediately collapsed down. And you see, when the price collapsed is because Turkey was producing too much. Widzimy na przestrzeni tych 10 lat właściwie były tylko dwa problemy. 2006 i 2008, czyli te najwyższe słupki. No bo Turcja wyprodukowała za dużo i cena niestety spadła, także jak Turcja nie produkuje za dużo, to wszystko jest ok dla wszystkich innych krajów. With this increase, the hazelnuts production is right. It is the
we reach a good level of consumption, and then we will see also the others. Okay, I understand that you are mainly interested in hazelnuts, but I am also ambassador of all the other nuts, and I would like to attract your attention also to the walnuts, which is a typical Central Europe production. Pan Pino wie, że tu wszyscy praktycznie zajmują się uprawą tylko orzechów laskowych, ale myślę, że warto chwilę poświęcić także na orzechy włoskie, ponieważ jak sam mówię, jest ambasadorem wszystkich orzechów, jakie są na świecie, a może ktoś będzie na przykład chętny, żeby sobie zdywersyfikować swoją produkcję, ponieważ mamy dobre warunki, dobre ziemie, po to właśnie, żeby także ewentualnie orzechami włoskimi się zająć. Myślę, że tutaj nie ma problemu, żeby parę słów poświęcić, panie prezesie. Again, we have 87% increased quantity and 239% increased price. Tu sytuacja taka sama. Produkcja wzrosła o 87%, ale cena praktycznie o 240%, czyli ponownie w przypadku kolejnych orzechów. Cena wzrasta szybciej niż światowa produkcja. So that is meaning that we are able to sell all our hazelnuts, all our walnuts, all our almonds worldwide because they are the consumer. Taka sytuacja, w której cena wzrasta szybciej niż produkcja, oznacza, że wszystko, co wyprodukujemy, możemy spokojnie sprzedać. Ponieważ tak duże zapotrzebowanie jest na świecie, nie ma ryzyka, że się nie sprzeda tego, co wyprodukujemy. For your idea, this cake is telling us that 26% is in the world is almonds, 14% cashew, 10% hazelnuts, 14% pistachio, 2% pecan, macadamia and Brazil nuts. W tym samym wielkim światowym torcie orzechowym, jak to można opisać, orzechy laskowe 10%, migdały 26%, orzechy nerkowca 14%, pistacje 14%. Włoskich tu nie ma, ale włoskie to jest na pewno bardzo duży kawałek tego różowego pola. Under the red, we have practically the walnuts and other small varieties. W całości praktycznie orzechy włoskie to jest tamten różowy kawałek. So practically, you have good companions in this venture of hazelnuts. And in my opinion, hazelnuts from 10% of production can easily increase up to 14%, so we can have a 40% possibility to increase in the future because we have a consumer coming. W ocenie pana Pino w najbliższych latach udział orzechów laskowych spokojnie zwiększy się do 14%, ponieważ wie, jakie jest zapotrzebowanie, wygląda jego produkcja w jego fabrykach. W związku z tym spokojnie z 10 do 14%, co w skali globalnej przekłada się na ogromną ilość, a także wskazówką dla wszystkich plantatorów, że można śmiało zwiększyć nasadzenie. This is called sustainability. And to jest właśnie to dostosowywanie się do warunków światowych i wsadzanie właściwych odmian na właściwych miejscach. Now, in this crazy map, you can see how the various nets started in the 2004 and where they went on the 2014. Look, hazelnuts, they started, this is $1 million at $2,500,000,000 they started in terms on the 2004 and they reached 3,800,000, so exactly 3,500,000, yeah. Then you see also the almonds and the pistachio how did well, because they increased quantity and they increased also price. Yeah. Na tych wykresach możemy zobaczyć, w którym fragmencie, która linia dotyczy nas, czyli orzechów laskowych. Orzechy laskowe to jest tutaj. Ta niebieska linia, sprzedaż w 2014 na poziomie $2,5 miliarda, teraz dobijamy do $4 miliardów. Jak widać,
ze wznoszącą się cały czas ku górze, tutaj ze wznoszącym się wykresem. Także to jest bardzo ważne. No lepiej sobie na przykład pistacje radły czy migdały, ale to nie ma większego znaczenia, ponieważ orzechy laskowe nie są jednymi z najbardziej perspektywicznych do uprawy i do sprzedaży produktów. In one word, your business, our business, it is a good business, which value $33 billion, equivalent to 30 billion euro, and I don't know how many billions of złoty we mean worldwide. W każdym razie to jest dobry biznes dla wszystkich. Wartość całego obrotu jest na poziomie 33 miliardów dolarów rocznie. Chciałby Pan przeliczyć na złotówki, ale nie wie, jaki jest kurs, także nie przeliczy. W każdym razie bardzo dużo pieniędzy i ogromny rynek. You know why? Do you know why? Wiecie dlaczego Państwo? 3 billion people, Chinese, inter China, inter India, and Filipinos, and what is Indonesia, they are 3 billions, which they love nuts, but in the past they didn't have the means how to buy, because it was luxury products. Taka sytuacja i ten wzrost sprzedaży, także orzechów laskowych, to jest głównie sprawa Azji, gdzie w jednym fragmencie naszego globu żyje w tym momencie 3 miliardy ludzi, którzy zgodnie także ze swoimi przekonaniami, dietą i religią jedzą orzechy, tylko że kiedyś nie mieli na nie pieniądze. Teraz mają pieniądze, więc kupują. I na tych wcześniejszych wykresach widzieliśmy, że także strzałki z Europy producentów biegną do Chin czy ze Stanów Zjednoczonych. Także jest ogromny rynek, także azjatycki, o czym wszyscy wiemy tak z telewizji, że tam populacje się robią coraz bardziej ogromne, ale to także oni odpowiadają za wzrost konsumpcji orzechów. Powiem szczerze, sam byłem zdziwiony, gdy dwa lata temu Chińczycy przylecieli do mnie po orzechy włoskie z Polski, tak? Orzechy włoskie, ja pytam się, ale po co wy chcecie orzechy włoskie? To, że sami są największym producentem. No, ale akurat te polskie robili z nich towar luksusowy, wstawiali je na półce jako towar luksusowy z dalekiej Europy, z Polski. Bo out of 3 billion Far East Oriental people, 20% they are eating nuts and they love nuts, and by the very old time, which are meaning 600 million. 20% tej populacji azjatyckiej je codziennie orzechy, a to jest naprawdę olbrzymia masa ludzka. The European Union population is today 500 million, but only 40% are regularly eating nuts. Z kolei w Unii Europejskiej, gdzie żyje 500 milionów ludzi, 40% populacji regularnie je orzechy. North America is today 450 million and 60% they are eating nuts. So practically we have an equivalent consume between Oriental world, the old Europe and North America, which is split, and that is our future. Z kolei w Stanach dla przykładu 450 milionów ludzi, w Stanach i w Kanadzie 60% je orzechy. Więc ta konsumpcja światowa jest zrównoważona, z tym, że widzimy, że ogromne perspektywy wzrostu wynikały właśnie z Azji, gdzie tylko 20%, ale to się na pewno zwiększy i się przełoży na cenę. I have finished my presentation as INC, and if you are interested, I can tell you a little bit about a company project. To były dwie prezentacje Światowego Zrzeszenia Orzechów Laskowych. Mam nadzieję, że się bardzo podobały. Natomiast teraz jeszcze będzie prezentacja dotycząca jego firmy oraz projektu, które wdraża w różnych częściach świata, także projektu zaadresowanego do Polski. Bezana is the number, it is one of the three major companies in Europe. The first one is a German company, and the second one is a Spanish company, and we are the number three. We are processing 24,000 tons of finished products, which is equivalent to 60,000 tons in shell nuts, ideally. Bezana to jest firma, dzieło życia.
Pan Pino jest czwartym pokoleniem, które tą firmą zarządza. Firma została założona w 1920 roku przez Vincenzo Bessanę. Jest trzecią największą europejską firmą zajmującą się bakariami. Pierwsza jest firma z Niemiec, której nazwy nie mogę oczywiście wymienić. Druga jest firma z Hiszpanii, de facto zaprzyjaźniona z Bessaną. Bessana w tym momencie, pod względem sprzedaży i obrotu z zeszłego roku, jest trzecią europejską firmą zajmującą się przetwórstwem orzechów. Pan podał też astronomiczne dane dotyczące obrotu i sprzedaży, natomiast to na broszurkach będzie takie, które później pokażę, nie będę już tych wszystkich cyfr wymieniać. I'm not here to sell you anything, because our products that you may found by Lidl, Tesco, Kaufland, Spar and others. So I don't need to sell you anything. W każdym razie to, co Pan będzie mówił, nie zmierza do tego, żeby cokolwiek Państwu sprzedać, bo i tak codziennie Państwo kupujecie produkty tworzone przez Bessanę. Cała ściana bakalii orzechów w Tesco jest robiona przez Bessanę. Od tego roku także w Kauflandzie, oprócz tego w Lidlu cała ściana, z wyjątkiem może dwóch produktów, także Auchan oraz Spar. Czyli jak wiemy, jak widzimy, największe sieci handlowe, dla nich Marii tworzy Bessanę. Okay. We are only giving you, offering you cooperation in order to improve your field, to improve your activity. And in these three slides, we are just showing what we did in Hungary with walnuts. This is what we did in Croatia for hazelnuts. Tak naprawdę ten projekt zmierza do zwiększenia produkcji oraz zapewnienia uczciwych warunków współpracy plantatorom. Tamte slajdy wcześniejsze to był projekt związany z orzechami włoskimi realizowany na Węgrzech na wielu hektarach oraz oprawy orzechów laskowych z Chorwacji, gdzie Bessana współpracuje z plantatorami na dzisiaj na powierzchni około 1000 hektarów. We started this activity in Brazil in the Amazonia forest and which are totally different environment. And we have actually 2,000 farms which are constantly delivering products, and we have this cooperation program which is go in the choice of the variety, the propagation of new trees. We effectuated in Poland. It is to intensify the production. Na dzisiaj takich zaprzyjaźnionych właśnie plantacji jest 2000. To jest niesamowite, ale większość z tych plantacji Pan odwiedził osobiście, był na nich. Natomiast wszystko zaczęło się w lasach Amazonii w Brazylii, gdzie pierwszy taki projekt powstał. Mianowicie Bessana wraz z miejscowymi zbieraczami, tak naprawdę nie plantatorami orzechów brazylijskich, stworzyła halę, punkty zbiórki i w tym momencie jest największym producentem, a właściwie zbieraczem, bo to orzechy rosną dziko brazylijskie, orzechów brazylijskich na całym świecie. To jest taki projekt, w którym Bessana przyjechała, zapewniała wsparcie finansowe oraz możliwość zbytu, natomiast miejscowi wszyscy zbieracze, którzy zorganizowali się w odpowiednie zrzeszenie, zbierają i pracują razem z Bessaną. I am very proud of this picture where these are hazelnuts, 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 hazelnuts. This is a 3 years old hazelnuts in our plantation in Croatia, in Osijek area. Jestem bardzo dumny z tego zdjęcia. To jest 3-letnie drzewo leszczyny w Chorwacji na plantacji od początku prowadzonej właśnie przez miejscowych plantatorów z udziałem i przy wsparciu Bessany oraz agronomów z Bessany. Jak widać, to się uficie urodziło. The target is on a 3 years average to have 3 tons of dried hazelnuts per hektar. Cel każdego plantatora powinien być taki, żeby w ciągu 3 lat mieć średnią roczną 3 tony z hektara. To nieważne, że w jednym roku będzie mniej, w drugim więcej. Ważne, żeby średnia z 3 lat wychodziła 3 tony z hektara i wtedy to znaczy, że wszystko funkcjonuje tak dobrze. Can you imagine that in Turkey the average is 1.2 tons, which is an average between 800 kilo and 2000 kilo, yeah. In Italy we have an average of 3 tons, in Spain only 2 tons, in Oregon, the big Oregon United States, which has a terrible climate condition, very wet,
they are also on two-tons point to per hectare. Dla przykładu, tak, nasze wydajności w Polsce są bardzo dobre w skali światowej, bo w Turcji wydajność to jest między 800 kilo, a to na 200 hektara tylko. Bardzo mała wydajność. Jeśli chodzi o Włochy, to jest 3 tony tyle u nas, ale 3 tony suchego orzecha. Takiego, który ma, którym jądro ma 6% wilgotności. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to są na przykład 2 tony, czy Oregon, ogromne zagłębie uprawiowe w Stanach Zjednoczonych, także 2 tony. Także widzimy, że w Polsce, znaczy, że byliśmy wcześniej nieznani, mamy wydajność na poziomie włoskim pewnie troszkę mniejszą, ponieważ my ubadamy przy większej wilgotności, natomiast Włosi zawsze suszą orzechy bezpośrednio po zbiorze. So we need to keep sleeping the Turkish on the old variety and we need to progress ourselves. Pan mówi, że musimy wszyscy razem działać, żeby sobie tych Turków uśpić, żeby dalej uprawiali te swoje stare odmiany przy wydajności 800 kilo, natomiast my się skupimy na wspólnym rozwoju między Włochami a Polską. No, we worry that Turkey will not enter in the European Union in the next 10 years. So możemy także być spokojni, bo Turcja przez najbliższych 10 lat do Unii nie wejdzie, także zagrożenia na wolny handel nam żadnego nie zrobi. This is the same example for the Walkers. 3, 2, 3, 4, 3, that is a good model of new variety of walnuts. To jest tak samo przykład modelowego drzewa orzecha włoskiego, akurat z Węgier prawdopodobnie, obsypanego orzechami, gdzie widzimy, że gałęzie się po prostu wyginają. Okay, then anybody of you can contact me or Tomasz, because what we do is try to help you make this 5-10 years future investment, to help you on investment if it is necessary. And we are guaranteeing you the market price every time. We don't like to make a fixed market because with this evolution of price, the farmer should be incentivized always to stay on the market. To są generalne założenia tego projektu. Nie będziemy ich tu bardzo szczegółowo omawiać, bo zawsze każdy z Państwa może się skontaktować czy bezpośrednio z Besaną, czy ze mną. Założenia są natomiast takie, że cena każdego roku byłaby ceną rynkową, której takiej dużej plantacji Besana jest w stanie zaoferować. Te plantacje, które oni zakładają, to muszą mieć minimum 10-25 hektarów, doszli już do 500 hektarów w Mołdawii na przykład z orzechami włoskimi. Umowę o skup na 10 lat podpisują, minimum 10 lat, tylko że bez ceny sztywnej, co jest najważniejsze. Cena za każdym razem jest ustalana na początku nowego sezonu, w połowie sezonu, ta cena będzie ceną rynkową zawsze. Także no, w przypadku jakiegoś zainteresowania zapraszamy do kontaktu. The size for a good hazelnut orchard should be minimum 10 to 25 hectares, but for the very large we have a plan up to 500 hectares, even if aggregated in some area. No, 10-25 hektarów to minimalna wielkość takiej nowoczesnej plantacji, jaką powinna plantacja osiągnąć, żeby to miało sens, tak? Może dochodzić do 500 hektarów spokojnie, nawet jeśli to będzie w częściach. Ja wiem, że w Polsce Wschodniej to jest nie do zrobienia, ponieważ ziemia jest tak podzielona geodezyjnie, że to bardzo ciężko zrobić. Bardziej w Polsce Zachodniej to jest możliwe, żeby na wielkoobszarowych kawałkach ziemi po 100 hektarów zakładać tego typu plantacje. This picture has been taken just last week. You see, I don't know how clear they are, how clean is behind, because this year the price was good and the farmer has been cleaning everything. You know, it is one, maximum two trees, one and two, and the maximum height is 4 meters high. To są zdjęcia z zeszłego tygodnia wykonane pod Neapolem. Typowa włoska, południowo-włoska plantacja orzechów blaskowych. Pan zwraca uwagę, że szczególnie czyste są te przestrzenie między drzewami. Tam nie ma żadnych orzechów, ponieważ cena w tym roku była taka, że zostały wyzbierane do ostatniego ręcznie, gdzie normalnie to się nie zdarza. Po prostu zostawiają sobie te orzechy tam leżą. W tym roku nic nie zostało. But I know that here in the room there is a study which has a better picture than mine. That is the mountains around the Avellino area. Please go on. That is the ideal situation. Look at this still with a lot of grass, and that is perfectly cleaned. And here you see also the base. Here we are talking about 3x4
meters distance. To była plantacja w rozstawie 3 na 4 metry, typowa właśnie włoska plantacja, tak jest prowadzona. Jak widzimy także, oni sadzą na początku niektórych rzędów orzechy włoskie. Na krańcach plantacji orzechów laskowych są posadzone orzechy włoskie. This is a picture of our Chandler walnuts also in the Nola area. To są plantacje z kolei orzechów włoskich odmiana Chandler. Testuję ją ja teraz i pani właśnie Ania, o której mówiłem, ze szkółki na Podkarpaciu. Ona raczej się nie nada do naszego klimatu, ale jeśli się okaże, że się nada, to są jedne z najlepszych, jeśli chodzi o jakość orzechu na świecie. But I do not recommend Chandler in Poland, because your weather condition is too cold. No właśnie, Pino mówi, że prawdopodobnie Chandler by zimy nie przetrwał, ale to nieważne, mamy inne krajowe odmiany orzechów włoskich, a panią Anię wyselekcjonowane. Again, that's all. Thank you very much. Dziękujemy. Jeszcze.